Mieszkańcy Katowic zdecydowali, na co najlepiej będzie wydać 14 milionów złotych z budżetu obywatelskiego. Łącznie do realizacji trafi 148 projektów. Spośród zadań ogólnomiejskich najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na budowę nowego pawilonu dla kotów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Całkowity koszt projektu to 2 200 000 zł. Będzie tam możliwość rozmieszczenia kociaków w godnych warunkach, w po prostu takich mini pokoikach. Będzie możliwość oddzielenia przede wszystkim kotów zdrowych od chorych, bo to będzie pawilon dla kotów zdrowych. Teraz niestety te koty zdrowe są tutaj pomieszane na naszej izolatce razem z chorymi. Będzie możliwość wypuszczenia maluchów w jakieś takie większe pomieszczenia, nie będą musiały siedzieć w takich klatkach jak tutaj. Schronisko na nowy pawilon czeka bardzo długo, a sam projekt zgłaszany był do budżetu już 3 razy. W związku z tym, że pawilon pochłonie większość pieniędzy na zadania ogólnomiejskie, do realizacji trafi jeszcze tylko jeden projekt z tej puli. Pump track, czyli tor do jazdy na rowerze, rolkach i hulajnodze. Co prawda podobny w Katowicach powstał już kilka lat temu na osiedlu Witosa, jednak zdaniem wnioskodawcy jest źle skomunikowany z pozostałymi dzielnicami. Ruda Śląska ma już 5 takich obiektów, więc trochę tutaj tego brakowało, zwłaszcza w Dolinie Trzech Stawów, która jest tłumnie oblegana przez mieszkańców całego miasta, na rolkach, na hulajnogach. A tymczasem mieliśmy tutaj tylko skatepark PTG, na którym się obecnie znajdujemy, który chociaż jest obiektem niewątpliwie kultowym, to jednak bardziej wyspecjalizowanym i skierowanym do węższej grupy odbiorców. Pump track to zadanie, na realizację którego Katowice przeznaczą 798 tysięcy. Spośród zadań lokalnych mieszkańcy najchętniej głosowali na projekty związane z zazielenieniem przestrzeni miejskiej czy remontami chodników. Dużą część puli na zadania lokalne jak co roku zgarną szkoły, przedszkola i inne jednostki miejskie. Co ważne, w budżecie obywatelskim te środki niewykorzystane nie przepadają, a zostaną przeniesione do przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Z tych środków niewykorzystanych również generowana jest nagroda za frekwencję dla tych dzielnic, w których była najwyższa frekwencja w głosowaniu. To było ponad 20% na przykład w Dąbrówce Małej i ta dzielnica zyska dodatkowo ponad 20 tysięcy złotych w przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W tegorocznym głosowaniu udział wzięło niespełna 15% mieszkańców, a większość stanowiły kobiety.